O, i zaczynamy. Nasza postać się odradza. Moi drodzy, co się wydarzyło ostatnio? Graliśmy z Dawidkiem i zginęliśmy. I zginęliśmy tu, idąc do jaskini, ale ją znaleźliśmy po drodze. Tylko po prostu ominęliśmy ją przypadkiem, więc po prostu wrócimy tam. Wrócimy tam, zbierzemy loot swój i pójdziemy do tej jaskini. Wszystko będzie elegancko. Tu są jakieś mounty? Ktoś widział tam w trailerze? Kojarzy? Chyba jest ten spadochron czy coś? Ale czy mógłbym na przykład jechać na owcy? Albo coś podobnego? Super by było, jakby się dało, bo tak trochę wolno. No i mam nadzieję, że statek będzie się dało zrobić na wyspę tropikalną. To mi się marzy trochę. O, mi się trochę marzy, powiem wam. Wiecie, bo Valheim ma w sobie taką tajemnicę, grozę, przygodę. A tu jak staniesz w tej wiosce, to no niewiele złego cię może czekać. No najwyżej, jedyne co, to możesz umrzeć z głodu. I to, co wspominałem już, jak z Dawidkiem, jak ja tam mam wejść, jak z Dawidkiem graliśmy, że mi trochę jednak w Valheimie bardziej pasuje te przedmioty. Trochę mi się to bardziej trzyma, no ten rozwój craftingu mi się bardziej spinał. On był taki w kolejności, wszystko mi się tam zgadzało. Tu trochę to nie, tak nie jest, tak? Czyli nie wiem, polazłem tu na północ, brakuje mi lodowych rzeczy. Nie wiem skąd je wziąć, mam nie jakieś pnącze, którego nie... Ale może dlatego, że tak poszedłem na północ i mnie ominęło to pnącze to. Ale to nie musi być hype, ja nie gram w gry, które są nahypowane. Wiecie, znacie mnie sami. Ja nie potrzebuję hype'u, żeby grać w grę. Może być nawet hate. No My Sky robią na swoim silniku grę właśnie podobną do Valheim. No to wiesz, no jak teraz Fortnite zrobi, to wszyscy będą takie gry robić i... Survival te i... I tyle, no. Jak zrobili PUBG, a później Fortnite odpalił i wszyscy zaczęli robić Battle Royale, no to teraz będą wszyscy survivale robić. Ale wydaje mi się, że trudno jest zrobić taki... Naprawdę na dłuższą metę taki survival fajny, bo zauważcie, że w dużej mierze to polega na tym, wiecie, że no na tej rozbudowie, znaczy rozbudowie, no na tym, że zaczynamy, budujemy domek. Ojoj, co się stanęło? Co to się stanęło? Co jest? O, już jestem. Nie wiem, o co chodzi. Wiecie, że o, teraz mogę zrobić zbroję, teraz mogę ten... I w pewnym momencie, i to jest tak, wiecie, ten progres jest taki szybki. Mówicie sobie, wow, zaraz pójdę właśnie tak jak ja teraz pójdę do jaskini, to będę coś tam miał, tak? Pójdę zaraz do lodowego, to zdobędę nowy materiał. Ale jak w pewnym momencie musicie 2 godziny płynąć statkiem, żeby coś zdobyć, to nie wiem, czy to jest taki fun. Plus, no jest też to takie coś, co powoduje, że wiecie, to jest nieznane, przygoda, tu jeszcze nie byłem, tak jak w Valheimie, weszliśmy na statek, wow, wąż morski nas zabił, super, zginąłem, cieszę się, no ale już za drugim czy trzecim razem to chyba bym się tak nie cieszył, że mnie wąż morski zjadł, nie? Kumacie. Więc, no na dłuższą metę tego typu rozgrywka może nie być taka super interesująca. No i co tu robić wtedy? No oczywiście dokładać kontentu, tylko że zazwyczaj content się dokłada do tego właśnie endgame'a, no bo każdy już jest w endgame'ie. A jak jesteście w endgame'ie, no to chcecie... To nie będziecie grali od początku, więc to co wam na początku dołożą, to was w ogóle nie interesuje. Wy chcecie kolejnego jakiegoś... super bossa, czy inną nową krainę dla kozaków, no. Super, masz rejestrację w aucie, długo nad nią myślałeś, jak to moją rejestrację znów pokazał? Pewnie Dawidek, bo to jest taki
Pomysłowy człowiek, pomysłowy gość. Okej. Dobra, moi drodzy, mamy już. Dobra, coś tu mam. Co to jest za skrzynia zielona? Tego nie widziałem. Kleposok. To, że się nie stakują te bełty, to ja nie kumam, jak oni z tym Fortnite'em to wymyśli. Dobra, moi drodzy, idziemy do jaskini. Ona jest tam. Tam będziemy wydobywać pnącza. No Dawidek pokazał rejestrację. No co za człowiek. I zaufajcie takiemu człowiekowi. No, to mnie interesuje. I to jest właśnie to, że mnie na przykład interesuje, jak się dostać na wyspy, tam tropikalny świat, bo się pływać nie da za daleko. Jak się dostać na tropikalny świat? Nie wiem, statkiem? Super mnie to interesuje. Pograłbym, żeby się dowiedzieć. Ale jak już będę wiedział... No to już będę wiedział, no. To już nie ma przygody. To już nie ma wtedy przygody, to już jest praca. Praca górnika, praca ścinacza drzew. Zwłaszcza, że gramy sami, więc nie ma nawet z kim pogadać. Z wami mogę gadać, ale wy nawet nie odpowiadacie. To na czacie, ale ja nie czytam. Nie ma kogoś takiego w grze, żeby pogadać. O, może byśmy jakiegoś szymeczka randomowego dopuścili do gry i byśmy sobie z nim pogadali. Ja bym dowodził nim. Zbieraj drewno teraz. No nie, no właśnie, Famol to jest taki, wybraliśmy grę, którą chciał, nie? I se poszedł. Famol, jeśli oglądasz to nagranie, albo ci ktoś się pokaże, to pamiętaj o tym. Czekaliśmy tu na ciebie, żeby zagrać. Dobra, jest jaskinia, wchodzę. Ale ona jest na wybrzeżu. Okej, i co tu jest? Coś... To mam ścinać? Tak, to jest to coś, co mieliśmy zebrać. Tylko muszę mieć na to miejsce i się zastanawiam, co wywalić w takim razie. Ale mogę wziąć na przykład... O, to. Dobra, mam super korzeń. To jest zwykłe drewno, tak? Tu się chodzi. Okej, super korzeń. A czy to już jest ten granit? O ja, to jest ten granit, który muszę wykopać, ale nie mam na niego mocy. Dobra, to nie kopię. Tu mogę kopać. Nie, to jest granit zwykły, nie? To marmur miał być. O, tu jest klepokorzeń. W ogóle czat widać na ekranie, na YouTube nie idzie. No specjalnie tak jest, bo wy głupoty piszecie na tym czacie i ja nie pozwolę, żeby to... Żeby ludzie później to czytali. O, co to za czarny kamień? Granit. Granit, ale nie marmur. Ty, jakieś skorpiony to są. Myślałem, że to pająki. Za dwa żyćka mnie ukarał. Powiem wam, że dużo tu jest tego, tego materiałów. No ale niestety... Wszystkiego nie zbierzemy.
Dobra, najważniejsze, żeby korzenia naciąć. To jest chyba wyjście z jaskini? Jakiś z drugiej strony, czy co? Czy ja tędy wlazłem? Co wy tam piszecie, koledzy, co byli? Jezu, koledzy, jak ty spamujesz? Umiesz pisać pełnym zdaniem? O, shit. O nie, czekajcie, co jest, co to jest? Dobra. Coś tu się ciemno zrobiło, to dlatego, że chyba tego mojego ziomeczka nie ma ze mną. O, jest. Co tu jest? Supło korzeń, to jest to, co potrzebuję. I pro górniczy, to weźmy. O, widzicie, to możemy złączyć, to możemy złączyć. O. A ten supło korzeń to nie jest to, co ja zbieram? Czy to jest supło drewno? To jest supło. Aha, bo to jest dodatkowy supło korzeń. No dobra, to jeszcze zetnijmy trochę go. Dobra, i zobaczmy, czy tędy jak wyjdę, to gdzie wejdę? Do wejścia? Czy z jakiejś innej strony wylezę? O! Widzieliście to, gdzie ja wylazłem? Jestem z innej strony jakby. Czujesz zimno, ale to jest takie zimno, że aż mnie boli? Nie. Żałujesz tego, że wybiłeś Dawidka? Nie, no co wy, to Dawidek to sam się wybija. Kurde, zamarzam. Muszę uciekać stąd. Chociaż już się chyba skończyło. Jezu, jak tu trzeba biec daleko. O, skończyło się chyba zimno, wyszliśmy ze strefy zimna. Odnieś się do wpisów Tomeczka. Co Tomeczek wpisał? Shit, wilk. Dobra, idziemy tu. To, że się na mapę nie da spojrzeć i biec dalej, to ja nie wiem, kto tą grę układał. W Fortnite też tak jest, że jak się na mapę patrzycie, to postać staje w miejscu. Bosak częściej czyta czat niż ty, dobre. Trochę może tak być.
Czemu w tej grze nie ma butów? Nie wiem, a widziałeś kiedyś buty dla klocka Lego? Są spodnie, koszulki, hełmy. W życiu nie widziałem butów w klockach Lego. Jestem ciekaw, czy ten korzeń tam odrasta, jak już go wydobyłem. Jakiś dziwny dźwięk tam był. Słyszeliście jakieś takie dupnięcie? I coś tam na niebiesko się pojawiło. Co to jest? Jakiś nalot może ktoś zrobił. Widzicie to? Czy jest jakaś fabuła w tej grze? Ty, no właśnie w sumie chyba nie ma. Tak jak się tak dobrze zastanowić, to nic nie było mówione na początku, co my tu robimy. A nie, czekaj, było, że ta postać się portalem przeniosła do świata Lego. Postać z Fortnite'a gdzieś tam uciekała, się strzelała i się przeniosła do świata Lego. No i koniec fabuły. O, jest jakiś balon spada, patrzcie. Zrzut tak zwany. No to zobaczmy. A, nic tu nie wpadło fajnego. Wełna, jakaś sadzonka. A, dajcie spokój. Jakbym wiedział, że to takie rzeczy wypadają, to by nawet tu nie podchodził. Myślałem, że jakieś unikaty, wiecie, że nie, miecz. Soksiorb, co to robi? Życie dodaje i przywraca życie over time. Gdzie jest nasza wioska, bo jej nie mogę znaleźć. Jakoś tak, kurde, nie rozpoznaję tych terenów, ale to chyba dlatego, że to jest tu na północny wschód. Ja tu nie łaziłem za bardzo. Wszystkie pachołki na nic, to jest inflacja pachołkowa, moi drodzy. To są takie... A, dobra, już wiem, gdzie jestem. Teraz macie milion pachołków, ale nie wiecie, co z nimi zrobić. Dobra, jesteśmy w domu. No to teraz tak. Żeby zrobić super kilo, potrzebne mi są kości i kij super. Żeby zrobić to drewniany kij, żeby zrobić lepszy miecz, wszystko potrzebuje kij. Więc wezmę to, zmienię schemat. Aha, nie mogę tego wziąć. Dobra, czekajcie, bo to coś trzeba zrobić z tym. Tu są kości, tu mam miecz. Teraz się powinno udać. Dobra. No i niech robią kije z tego, tak? Musimy sobie wszystkie... Aha, i tu mieliśmy talizman zimnej krwi, tylko że my nie potrzebujemy zimnej krwi, tylko jakiejś ciepłej krwi. I do talizmanu zdrowia jest nam marmur potrzebny. Lepszego zdrowia.
Tutaj cebulaka. Co, czy za pachołki będzie można jakieś kupić piwo w Chorsławie? O, chyba nie. Co wy sobie wyobrażacie? Jakby to miało działać? Dobra, masz kilo w zwykły. Okej, biorę. Ja bym zbankrutował chyba, gdybym rozdawał. Muszę kości i kości. No dobra, mam tu jakieś kości. Coś mało tych kości, nagle się okaże, że nie mam kości. Przecież pełno tych kości mieliśmy. Dobra, są kości. 30 kości, jest kit. A coś mogę zbudować? Tu widzicie, muszę mieć marmur, żeby łupacz kamieni zrobić, cokolwiek to jest łupacz kamieni. No to zróbmy tak. Kill off. No i ten miecz lepszy. I teraz mam tak. Dobra, ja sobie robię lepszy miecz. Aha, i sikierkę jeszcze. To jeszcze mu sikierkę dam. A sam sobie zrobię lepszą sikierkę, nóweczkę. Dobra, to już mam. No i świetnie, to mi się podoba i to jest stanie sobie z życie po prostu. Tu mam linkę, zrobiłem. Jakieś jaja, bawełna, pszenica. Pszenica i grzyb to chyba nie do tego wora powinny iść. Aha, bo ja tu miałem jeszcze coś ulepszyć tą bazę. Czym to się ulepszało? Supło, korzeń. Aha, cały przerobiłem. Deski i granit. O nie! Usuń, usuń. Czekajcie. Czyli tak, supło, korzeń mam. 15 desek i 25 granitu, czyli tak, granit potrzebowałbym wziąć, nie wiem skąd, miałem gdzieś na pewno granit i deski. A, pewnie tu. O, są deski. Dobra, to czekajcie, przerobię. Deska. A granit skąd mam wziąć? Mam tu gdzieś granit? Pszenica. Jakieś... A to mi wyrosło? O kurde, wyrosło mi coś, patrzcie. O. O, zajebiste. Świetne, znaczy się chciałem powiedzieć, świetne. Najlepsza gra, tak trzeba żyć. Tu też są jakieś takie żarciowe rzeczy, o to. Jagódki, ale te jagódki to wezmę ze sobą. Granit, mam 23, muszę 2 granitu jeszcze zdobyć. No to właściwie mogę iść go nakopać, no w takim razie, jeśli nie chcą mi go dać, to gdzieś on tu musi być. O, 24, 25 i jesteśmy w domu. Oho. Zabiłem ogulaka w Wiedźminie. Jest coś takiego jak ogulak? Nie, coś mi teraz ściemniacie, nie? Ile tu jeszcze desek potrzebuję? O, już mam wszystko. Ulepszam wioskę. No i co teraz? O, miło cię poznać, aż przestworzy, zgłasza się podbiór. Odkrywaj przeszłość, jest super. Przenocuję dziś w twojej wiosce, a mogę cię zaprosić do wioski na stałe? Jak zbyt tłoczno? Miejsce na nowego mieszkańca, kłodowy dom, parterowa budowla, kłodowy domek.
Marmur, deska i supło korzeń, czyli teraz znów potrzebuję tego marmuru, żeby ulepszyć. No i coś tam jeszcze pobudować. No i spatrzę, co mogę zbudować w takim razie. Tu nic mi nie doszło. Doszły mi schematy jakichś domków, to mi niepotrzebne do niczego. Doszły mi, nie wiem, nowe klocki. Ale też mi to do niczego nie jest potrzebne, bo aż tak bardzo nie jestem budowniczym, żeby się tym przejmować. Nowe schody, nowe płoty, nowe słupki i nowe dachy. Z mebli nowe łóżko, stolik, lampka. O, szafka, może coś większego będzie do przechowywania. No, ale to nie jest, ciągle to nie jest coś, co to... A ile ja mam w ogóle... Aha, że to jest poziom 1, 2 i tu, żeby dodać, to muszę mieć ten następny poziom, bo to mi daje następny. No, jest jakiś poziom, który mi daje na przykład, że mogę konno jeździć? Chyba nie. Dobra, moi drodzy, w takim razie... przeszlibyśmy sobie do tej jaskini jeszcze raz, wrócimy tam na chwilę. Ona jest tu. Nie, czekajcie, może chyba, że chcemy tu do tego wyjścia, ale to jest prawie tak samo, a tam żeśmy prawie zamarzli. Kiedy mi się znudzi gra? No nie wiem, szybko mi się pewnie znudzi, no dzisiaj za jeszcze chwilę zagramy. Chcę zobaczyć, że ten marmur wydobędę, nie? Chyba, że marmur, nie wiem, może w lodowej krainie się... Mam dziwne wrażenie, że te krainy to się tak odwiedza troszeczkę po kolei. O Jezu, ten znów tak. Nie. Ciekawe jak ten miecz mój, czy on jest o wiele lepszy teraz. No w tych wszystkich wioskach najbardziej nie lubię tego, że... Że ich się nie da przenosić, tak? I zawsze ta wioska gdzieś zostaje. Wy męczycie tą wioskę, tam budujecie sobie, ona gdzieś zostaje z tyłu. Smutne to jest. Może wejść na piaskownicę i spróbuj zbudować bombowiec. Aktualnie mam zasypanego TikToka takimi budowami. Aha. No dobra, ale czy ja jestem, bo ja widzę, że mogę rakiety robić, ale mogę tym jakoś sterować później? Bo jak tak, to ja buduję zaraz jakiś samolot. Tylko, że ja nie chcę na piaskownicy zawsze, za żadnej tam. Wiecie, chodzi mi o to, czy się da tym poruszać, nie, może jakiś motocykl bym zrobił, tylko że kół nie mam, mam tylko silnik. Budowlami. Coś by się, no mówię, no taki motocykl to by się przydał. Jakiś samochodzik, żeby się dało ulepić. No to bo tak gra tak nie działa fajnie. Głód. Oj, super. Coś mało życia mamy i teraz się zastanawiam, chyba by trzeba było troszeczkę jagódek nazbierać, bo jak zejdziemy tam do tego dungeonu, to może być kiepsko. Cały pociąg robi, nie, kurde. Nie no, to będzie musiał przetestować. Dobra, wchodzimy tam. I teraz będziemy tu kopać. Nie mogliśmy kopać wcześniej. O kurde, coś się stało. Nie jest. Dobra, i jest marmur. Czy ja tu jakieś schody mogę zbudować, no bo... Chciałbym tam się na przykład korzeń zebrać, ale...
korzeń. To jest połączenie Minecrafta i Zeldy? Chyba tą część zeldową ominąłem. Tu się musi dać budować, bo widzę, że tu się da do góry wejść, tylko że żeby zbudować na przykład schody. Ale czekaj, no mogę. O. O. To jest chyba zwykły kamień, nie? To będzie zwykły granit. Bo ja chciałem tu u góry ściąć i zaraz sobie rozwalę podejście pod sufit. Okej. No, zaraz mi się kilopik skończy i stąd spadamy. Ale dużo tego marmuru mam, to starczy mi na zapas będę miał. Dobra. Już nie mam miejsca na marmur, ale mogę... Dobra. No i chyba tyle tu. No, jeszcze mogę ściąć. Dawaj most zwodzony. Nie da się mostu zwodzonego tu robić. Tu są w ogóle jakieś zawiasy? Jakieś nasiona, ale to chyba nie są jakieś super istotne nasiona. UFO zbuduj. Sterowiec, tylko balony musisz odblokować. A jak ja mam balon odblokować? No ja zrobię sterowiec, bardzo chętnie, też chcę sterowiec. O! Tu skąd się nagle... Granitowa płyta, to jest w ogóle coś jeszcze. A, bo to pewnie granitowa płyta to jest do tego. Wiecie do czego? Do budowania jakichś fajnych budowli granitowych. Szkoda, że ten ziomek, co ze mną biega, nie może też coś, czegoś zebrać. Aha. Kurde, no muszę ręcznie przenosić, bo to się nie stakuje. Serio? Nie powinno być wyjścia z tej lokacji. Jakoś wcześniej wyszedłem tędy i nie kojarzę, żebym tu bił jakieś takie. A, dobra, kumam, bo to jest po prostu
wezmę jakieś lepsze nasiona, wsadzę, bo może to są jakieś rzadsze nasiona, które... Czy ja idę teraz w przeciwnym kierunku niż szedłem przed chwilą? Nie, bo jest wyjście. Dobra. Czyli dobrze idę. Co to jest? Ale się mieni jak... Skarb. Uuu. Pajęczynka. O. Nasiono maliny. Niepotrzebne maliny, to ja mam pełno. Dobra, spadówę robimy stąd. Idziemy. Idziemy ulepszyć wioskę i zbudować balon. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Co ten Jasio po nocach gra? Dawidek, ty sobie zobacz lepiej, jakie to jest Lego. Lego przygoda, nie tam Lego nie przygoda. Dobra, teraz będzie pływanie, patrzcie na to. Co ten ray tracing w tej grze, którego nie ma. Uda mi się dopłynąć, czy nie? Tratwę, ty, no to czekaj, no to jak się tratwę buduje? Normalnie z drewna? Dawidek, oni mówią, że tu się da tratwę zrobić. Ale to nie pływa. Jak to przenieść? To jakaś kłodę by trzeba było, to nie jest... Czyli to nie budynek, meble. Może zabawki. Młyn zbożowy, o! O! Młyn zbożowy. Drewniany, bo to chyba jest fundament, to się chyba nie nadaje do pływania, wiecie? Jak odblokujesz stół stacji, to dostaniesz print balona. Co to jest stół stacji i co to jest print balon? Aha, zajebiście, cofnęło mnie. Ale gdzie mnie cofnęło? A, tu. Czyli wyrzuciło mnie jednak na tą wyspę, na którą chciałem wejść. Czyli do najbliższego brzegu nas odsyła. Stół, ale ja mam stół tkacki. Czy co ja mam? A, wrzeciono. O, patrzcie, tu jest ten. Tu jest też dungeon. Czyli tu też możemy wejść. Widzicie, o wiele bliżej niż ten. Nie widziałem go, chyba że się zespawnował. Odpowiednią podstawę. No właśnie tak mi się wydaje, że to jest coś nie tak, że mi tu ściemniacie, że ja mogę sobie po prostu tak tratwę zbudować. Balony są z materiału lżejszego od powietrza. To chyba są z wody zrobione. Mi się nie podoba mi się to bieganie tych odległości takie z buta. Zwłaszcza, że mapa jest taka dość mało angażująca. Nie, no bo tu nic nie ma, ciągle są te same budynki i one się jeszcze, wiecie, jak już je raz odwiedzicie, to już jest koniec. Nic się tu w nich nie odnawia i tak dalej, więc za wiele tu nie ma. Smaszne różowe, moi drogi, to są jagody, kolec, a nie, to nie są klocki. Dałyby się jakieś ciosy tym postaciom, wiecie? Jakiś, nie wiem, fikołasy, żeby się dało zrobić. O kurde, da się zrobić fikołasa. Teraz dopiero obczaiłem. Ach. Dobra, jesteśmy w bazie.
No i wydaje mi się, że chyba pierwsze co to ją ulepszymy, jeśli mamy taką możliwość. Nie wiem, czy mamy. Mamy? Mamy. Nie. Zwiększ ocenę wioski. Aha, czyli muszę coś pobudować. No ale to zwiększmy ją budując stację na przykład. Przeróbka kamienia. Mogę teraz robić prawie... O, i teraz już mogę ulepszyć. O, i teraz mogę tego typa... Gdzie jest ten typ tutaj? Chodź tutaj. Ten komando z Counter-Strike'a gdzieś był. I już jestem na którym poziomie wioski? Na 5, a jest 10. No to tylko granit, więcej trzeba granitu nakopać, widzę, żeby ten supłokorzeń i ten nakopać. Czyli nic specjalnego, no i tu muszę kij z supłokorzenia, muszę 7 kij z supłokorzenia jeszcze zrobić. 7 kij z supłokorzenia. I 19 granitowych płyt. Jestem w stanie co zrobić? Nie mam już granitu niestety. A nie, bo to jest granitowa płyta, a to granitu ma kopię. Nie marmurowa. O. I teraz mogę zbudować jakieś nowe rzeczy. O, sokowirówka. Deska i marmurowych płyt 7. Marmurowych płyt 7. Mogę zrobić marmurowych płyt 7. O, schemat budowy. Incident sklo. Co to jest? Dywan. Aha, to jakieś figurki, nie wiem o co chodzi. Może cały dom zbudować nawet. Nowe dachy. Dobra, sokowirówka. Tu chyba nie ma wyjścia, trzeba te. Dwa kije jeszcze. O, patrzcie, będę miał dwa kije z supłokorzenia. Trzy skorupy, to znajdę gdzieś je tu miałem. I... 7... Tak, dobrze mówię. Dobra, idę ściąć trochę kamienia, nie wiem gdzie to zrobić, tu widzę. A, bo nie mam tego. Nie mam kilofa przecież. Nie wiem czy se właśnie nie przerobiłem supłokorzenia na kilof tego, którego potrzebowałem. Aby odblokować koła w LEGO Fortnite, musisz zdobyć Flex Wooda, a następnie użyć tartaku. Nie wiem co to jest Flex Wood. Knącza? Dobra. Drewno z kaktusa. A, no to by trzeba było na ognisty teren iść. A ja bardziej w zimowy chcę iść. Ty właśnie, ja miałem zrobić te schematy do tego. Tu chciałem to zrobić. Marmur i... cały marmur zużyłem już, tak? Zajebiście.
nie mogę. Czemu nie mogę? Nie! Pamol dołącza do ekipy, nie! Nie wiem, co to oznacza teraz. I jedwabną nić potrzebuję jeszcze. I teraz mogę zrobić talizman zdrowia. I ten talizman zdrowia, gdzie on jest tu, mogę wsadzić tu. I mam więcej zdrowia, super. No jeszcze bym ten talizman mógł zrobić, tylko piaskowa skorupa, tego nie mam już. Dobra, co ja chciałem zrobić, to chciałem zrobić, nie? Kisu płokorzenia. Trzy mi jeszcze brakuje? Aha, desek mi brakuje teraz właściwie. To idę ściąć drewno. Idę zrobić deski. Czyli tu mi brakuje granitowych płyt, ale dużo. Strasznie wolno to przerabia. Młyn zbożowy, co ważniejsze, młyn czy sokowirówka? Dobra, nie ma tu jakiegoś typa, co by do naszej wioski chciał dołączyć. Nagle się wszyscy stracili. Dobra, robię sokowirówkę teraz. O, patrzcie, można zrobić. No i tak to właśnie jest, tylko teraz nam czego brakuje? Kisu płokorzenia. Kisu płokorzenia i 5 granitowych płyt. Robi się 5? Będzie 5. Tylko ja mogę dołączyć Crazy Famol. Słyszałem, ale my właśnie będziemy kończyć, wiesz, bo zrobiliśmy tu już trochę te rzeczy. Teraz właśnie jest czas na koniec. A tak naprawdę my się teraz na tą pustynię pominiliśmy. Jesteśmy ze złej strony. Zamiast być tu na południu, na pustyni. Rui Hico? Tam było napisane. No i nie wiem, ktoś dołączył. Ktoś dołączył. Jakiś Chińczyk. Płyta. Deski. A powinien być supokorzeń, czemu ja robię deski? A, bo już nie mam supokorzenia, szkoda. No dobra, to nie zrobimy już dzisiaj z młyna zbożowego, ale doceniam, że jest w ogóle taka możliwość. Jak młyn zbożowy.
Chociaż mówię, no brakuje mi tu trochę jakiegoś takiego progresu, nie? Okej, okay, moja postać już jest silniejsza, tak? Ma więcej życia na pewno. Ty, czekaj. O, może tak chcę dołączyć. Miło cię poznać dalej. Zamieszkaj w mojej wiosce, miło było się... Czekaj, niemożliwe, chcę. Tak, rozgość się, o super, no ale co ty będziesz robić dla mnie? Pogadajmy o robocie, pomóż w wiosce. Rafinuj drewno, rafinuj... Off. No nie, trupy tu łapą. Aha, ona mi teraz daje materiały, dobra. A ten drugi co? To gdzie to jest? Ten co sobie poszedł? Gdzie jest ta druga postać? Bo ją muszę zatrudnić do roboty. No i poszła sobie gdzieś, no nic. Dobra, moi drodzy, kończymy tego Fortnite'a. Jest progres, ale... Nie wiem, teraz bym musiał znów na pustynię latać i tak... Więcej osób może bym się skusił samemu, to tak chyba średnio mi się chce. Ale jakiś progres zrobiliśmy. No mamy kolejny talizman, więcej życia mamy. Szkoda, że mamy tylko tutaj ten na zimnej krwi, a nie, nie wiem, gorącej krwi talizman. Ciekawe, jakbyś to zrobił. To mogę dwa takie talizmany jeszcze założyć na siebie? O kurde, mogę. A to co to jest? Nie, tego nie mogę już. O, widzieliście to? Patrzcie, ile mam życia teraz. O, no to jestem nieśmiertelny. To ja bym mógł... Dobra, to jeszcze jedną rzecz zrobię. Pójdziemy do lodowej jaskini, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie w lodowej jaskini choć trochę wytrzymać. Chodzi mi bardziej o te... wytrzymać na zasadzie, wiecie, zebrać cokolwiek, jakiegoś materiału. No, oczywiście. Nie mam miejsca w inwentory, bo tak polazłem cały naładowany wszystkim. U, podwójna likwidacja, a mi się super akcja zapisała. Czy jest jakiś ogień taki? Może mi jest ciepło od tego ognia. Czekajcie, idziemy tu. I co? Nie chcę tam spadać na dół, bo już nie wyjdę nigdy. Nie, to jest zwykły granit. To jest zwykły granit. Zwykły korzeń. Nie, nie jestem w stanie tego zbierać, nie wiem co to jest. Jakiś kolejny minerał. Jak stąd wyjść? Zamarzam. Uciekaj, soul. Kurde, nie mogę biec. Czyli pewnie trzeba najpierw jakieś ogniste krainy zwiedzić, żeby... Znaczy pustynię, tak? Żeby do mroźnej dojść. No niestety. Dobra, no to chyba tyle, no. Jeśli mi nie dadzą progresu robić...